Szanowni Państwo, Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku po 123 latach niewoli i zaboru. Pierwszym radosnym dniem świątecznym, którego bohaterami byli zwycięzcy żołnierze polscy, stało się entuzjastyczne powitanie w Warszawie pułków warszawskich, zwycięskich pułków warszawskich, wracających z wojny polsko-bolszewickiej 22 maja 1921 roku. Stosowna tablica pamiątkowa upamiętniająca to wydarzenie znajduje się kilkaset metrów stąd, za grobem nieznanego żołnierza. Dzisiaj, w najbardziej prestiżowym miejscu stolicy, na frontonie siedziby dowództwa garnizonu Warszawa, na wprost grobu nieznanego żołnierza, mamy zaszczyt i honor, mówiąc mamy, mam na myśli Radę Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa i, proszę mi pozwolić, wszystkich Państwa, mamy honor i zaszczyt być świadkami trzeciego zdarzenia upamiętniającego, oddającego hołd i wydarzeniu, i świętu, i osobie, która ten rozkaz podpisała. Szanowni Państwo, pragnę podziękować wszystkim, którzy mają swój wkład w to, że dzisiaj przy okazji Święta Wojska Polskiego możemy także odsłonić tablicę tutaj na ważnym z punktu widzenia tradycji wojskowej budynku naprzeciwko grobu nieznanego żołnierza, tablicę upamiętniającą generała Stanisława Szeptyckiego. Serdecznie dziękuję Radzie Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, serdecznie dziękuję rodzinie Szeptyckich, wszystkim serdecznie dziękuję za to, że możemy w ten sposób podkreślić bezpośredni związek między historią, tradycją święta żołnierza, święta Wojska Polskiego i historii całego narodu. Bo przecież generał Szeptycki był komendantem Legionu, był dowódcą 3 Brygady Legionowej, był potem, był więc bliski współpracy z Józefem Piłsudskim, a potem ich drogi polityczne się w sposób zasadniczy rozeszły. Rozeszły się, jak to bywa w polityce, w warunkach już normalnego państwa, państwa, gdzie istnieją różne poglądy, istnieją różne sympatie polityczne czy partyjne. Tak samo jak dzisiaj przeżywamy często, a przynajmniej moje pokolenie, często różne rozstania polityczne, które są bolesne i trudne, tak samo było to udziałem tamtego pokolenia, które jednak było spięte wspólną ramą zwycięstwa w walce o niepodległe państwo polskie, o granice, o bezpieczeństwo narodu. Te wspólne dokonania, one wiązały ludzi ponad podziałami partyjnymi czy ponad podziałami politycznymi. I dlatego warto dzisiaj podkreślić, że wielką zasługą właśnie nie tylko dla samej tradycji wojskowej, ale także zasługą z punktu widzenia tworzenia dobrych obyczajów w relacjach pomiędzy ludźmi, którzy mają wspólne korzenie ulokowane gdzieś w okresie heroicznym i którzy się dzielą i różnicują w okresie normalnego funkcjonowania w warunkach normalnego państwa, ma także generał Stanisław Szeptycki, bo jako minister spraw wojskowych przecież podjął decyzję o utworzeniu święta żołnierza polskiego w dniu 15 sierpnia każdego roku. Data 15 sierpnia była, jest i zawsze będzie w sposób szczególny związana z Józefem Piłsudskim, z dokonaniami naczelnego dowódcy i jako taki przecież też był to wspaniały gest antagonisty politycznego, ale człowieka związanego tymi samymi marzeniami o wolnej Polsce, co Józef Piłsudski. Za to należy pamiętać o tym, za to należy być wdzięcznym, gdyż także i dzisiaj są potrzebne wzorce do naśladowania, które pozwalałyby przekraczać takie złe, twarde granice niechęci czy zbyt daleko idącej konkurencji politycznej.
chcę powiedzieć, że także historia święta żołnierza polskiego jest fragmentem o wiele szerszego zjawiska i warto o tym pamiętać. Tu, w tym szczególnie miejscu, warto to przypominać. To święto funkcjonowało do końca II Rzeczpospolitej. Funkcjonowało w sposób także konspiracyjny w sercach Polaków, w różnych formach ukrytych obchodów i w Polsce za czasu okupacji, jak i w formacjach zbrojnych polskich na Zachodzie. To święto istniało formalnie do 1946 roku. Chyba ostatnie obchody, już takie rachityczne, wygaszane, wyciszane, lekko ukrywane, miały miejsce w 1946 roku, już w ramach tworzącego się nowego porządku pojałtańskiego w Polsce. I warto pamiętać, że w momencie, kiedy Polska odzyskała suwerenność, w momencie, kiedy także i polskie siły zbrojne stały się zbrojnym ramieniem państwa demokratycznego, państwa niepodległego, wróciło silne oczekiwanie nawiązania do tradycji 15 sierpnia. Jest mi szczególnie miło, że mogę dzisiaj współodsłaniać tą tablicę na budynku, gdzie parę lat funkcjonowałem jako wiceminister obrony narodowej do spraw właśnie społecznych. Wtedy to było wielkie zadanie, przywrócenie Wojsku Polskiemu całej pełni i świetności jego tradycji i przywrócenie Wojska Polskiego narodowi w pełni. To było wielkie, piękne zadanie, które zostało zrealizowane i zarówno poprzez zmianę wystroju Grobu Nieznanego Żołnierza, jak i między innymi przywrócenie w 1992 roku święta 15 sierpnia, od 92 roku święta Wojska Polskiego. Dzisiaj, obchodząc tą piękną datę, spotykając się w różnych miejscach, warto wspomnieć także i generała Szeptyckiego, który to święto stworzył jako swoisty wymiar hołdu wobec żołnierza polskiego, wdzięcznego narodu, wdzięcznego społeczeństwa, ale również jako ten fundament narodowego przekonania, że zwycięstwo w roku 1920 było możliwe poprzez wspólny wysiłek całego narodu i całego Wojska Polskiego. Thank you.